Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z top 5 sklepów streetwearowych w internecie, czyli po prostu będę wam pokazywał sklepy streetwearowe, które według mnie są może nie najlepsze, ale po prostu oryginalne i które są legitne według oczywiście też mojej wiedzy i według oczywiście też wszystkich danych, które gdzieś tam poszukałem sobie w necie też, że po prostu są one warte zaufania i na nich można spokojnie sobie kupować ciuszki oraz obuwie i duperele, także będę wam je dzisiaj pokazywał. No i tak, na początku chciałem wam powiedzieć, żebyście oczywiście zostawili tutaj subskrypcję z dzwoneczkiem oraz łapeczkę w górę, ponieważ to daje mi motywację do działania na tym kanale. Także co, ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Także co, pierwszym sklepem, który mamy, jest oczywiście Street Style 24. Pewnie dobrze wam wszystkim znany. To jest coś typu, wiecie, taki sizer bardziej. Tak można w sobie to porównać do sizera chyba. Aczkolwiek nie chcę tu porównywać marki do marki lub sklepu do sklepu, ale po prostu na moje oko tak to wygląda trochę jak sizer, taki, wiecie, internetowy. Co macie teraz Street Style? Pewnie teraz wam się wszystko wyświetla, więc macie tam obuwie, oczywiście odzież, akcesoria. Z tego co chyba wiem, to nawet macie chyba piłki do grania w piłkę nożną, aczkolwiek nie wiem, czy to ten sklep, czy nie pomyliłem któregoś, ale to zobaczycie sobie na tym ekranie, który teraz wam się właśnie wyświetla. No i co, no i oczywiście macie tam, co prawda nie macie tam takich marek, wiecie, jakiś typu Boss i tak dalej, ale macie tam Nike, Jordana chyba bodajże i tak dalej. Ja już nie pamiętam, nawet wam powiem, jakie to były marki tam wszystkie, ponieważ ja ten właśnie film z tego sklepu internetowego nagrywałem wczoraj, czyli w niedzielę, a dzisiaj jest poniedziałek, więc dlatego nagrywam tylko dla was tutaj kamerkę, czyli moją twarz i siebie właśnie nagrywam. Więc też nie pamiętam, jakie dokładnie już tam marki były, tym bardziej, że jestem jeszcze trochę przedsiębiorcą, więc no, osłabienie jeszcze trochę jest i nie bardzo, wiecie, tak wszystko jeszcze kumam do końca, że tak powiem. No ale co, ogólnie ja ze Street Style'a chyba nigdy nic nie kupowałem, aczkolwiek nie wiem, czy jak nie byłem młodszy, to coś nie kupiłem, jakichś butów albo jakieś koszulki, albo wujek mi chyba, chyba dało na urodziny czy na święto Bożego Narodzenia coś ze Street Style. Coś tam chyba było, aczkolwiek mogę tego nie pamiętać tak dokładnie. I no, zresztą nie chcę was tutaj kłamać, ale z tego co wiem, mają bardzo fajną jakość zarówno odzieży, jak i obuwia i tych akcesoriów wszystkich. I naprawdę materiał również i ta jakość wykonania, z tego co czytałem w opiniach, jest super. Także wiadomo, że to też zależy oczywiście od marki, ale praktycznie każda marka, jakaś tam streetwearowa, która, wiecie, która jest taka rzeczywiście w tych sklepach, taka, że tak powiem, na takiej topce, no to rzeczywiście ten materiał i tam jakość wykonania tych ciuchów, czy nawet obuwia, ma naprawdę spoko. Także jak coś, to polecam. Dobra, na drugi rzut leci oczywiście sklep Desportivo. Moi drodzy, ja na Desportivo kupowałem sobie spodnie z Nike, takie treningowe. To były bardziej spodnie kupowane pod, wiecie, jak ja chodziłem jeszcze do szkoły. To były spodnie kupowane pod lekcje wychowania fizycznego, czyli WF-u. Dobrze wam wszystkim starego. No i co? No i ogólnie były one mega, ale to mega spoko, mega mi się podobały, mega był materiał. Wiadomo, że one po czasie już gdzieś tam się też tak, wiecie, no, niszczyły trochę, bo no wiadomo, jak to na WF-ie, tu jakieś ćwiczenia się robi, tu się gra w piłę czy coś, tu się ten materiał trochę pozdziera, no wiecie, to jest coś innego, jak gdybyście rośli na przykład na co dzień, wiecie, jak idziecie na przykład gdzieś do sklepu czy coś, ale one akurat były takie typowo treningowe, więc stwierdziłem, że po prostu kupię sobie na WF, no i sobie wtedy, pamiętam, kupiłem na Desportivo. Stronka co prawda wtedy wyglądała inaczej niż teraz, jak pewnie ją widzicie, więc no naprawdę szacun dla nich, że zmienili tą stronkę, bo wcześniej to wyglądała bardziej tak trochę staro, a teraz wygląda nowocześnie. Zresztą no wiadomo, no, co ileś tam lat albo co rok, nawet nie wiem dokładnie jak to jest z tymi sklepami internetowymi, ale po prostu właściciele i same te po prostu sklepy, czy te spółki nawet,
no, odświeżają po prostu wygląd tego sklepu. Tak samo jak i logo na przykład. Więc to tutaj akurat propsik dla nich za to, że odświeżyli tą stronkę, bo ja pamiętam, że naprawdę była taka, no, nierozbudowana zbytnio. I właśnie tam też macie takie marki jak Nike, chyba bodajże Adidas, Jordan, nie wiem czy jest, ale wiem, że jest jakaś Puma czy coś takiego. Więc to naprawdę mega, mega materiał. Tutaj akurat mogę pochwalić, ponieważ mówię, miałem te spodnie i naprawdę mega, ale to mega polecam. Moi drodzy, kolejnym sklepem, który wam pokażę, czyli trzecim już sklepem, jest sklep About You. Myślę, że też wam dobrze wszystkim znany. Ja również tam kupowałem sobie shorty, chyba w tamte wakacje albo 2 lata temu. Shorty z Nike'a. Materiał bardzo spoko, moim zdaniem bynajmniej. Nie wiem jak inni sądzą, ale moim zdaniem materiał spoko był. Jakość wykonania naprawdę git. Zresztą, no, mówię, tak jak w tych sklepach streetwearowych i w ogóle praktycznie wszystko jest na topce takiej i na 100% super wykonane, więc tutaj nie macie się o co martwić. Chyba, że kupujecie z jakiegoś fejkowego sklepu, no to wiadomo, że jest inaczej. No, ale nie. Tak to jest generalnie wszystko git. I co wam mogę tutaj powiedzieć? No pewnie teraz na ekranie, jak zwykle widzicie ten About You. Tam macie naprawdę bardzo dużo, ale to dużo, co prawda, marek do kupienia lub do nawet zobaczenia sobie. No i standardowo macie tam również odzież, obuwie, akcesoria, jakieś inne duperele również tam macie. Także naprawdę mega polecam również ten sklep jako internetowy. Nie wiem, czy oni mają jakieś stacjonarne sklepy, aczkolwiek chyba nie sądzę, żeby mieli, ale nie zagłębiałem się w to tak bardzo. Ale z tego co kojarzę, to chyba mają tylko właśnie internetowe, więc tutaj możecie sobie po prostu kupić. Także link, jak coś, to w opisie. I chyba mają w sobie tam też marki takie jak Tommy Hilfiger i Boss i tak dalej, więc możecie również sobie sprawdzić. Dobra, czwartą, przedostatnią marką, a w sumie bardziej sklepem, który jest wszystkim, ale to myślę, że wszystkim znany na może nie całym świecie, ale u nas w Polsce. Jest to oczywiście najdroższy sklep, jaki może być, chyba nawet droższy od Grailpointa. Jest to sklep Witkac. Dokładnie, Witkac, w którym widzę, że bardziej kupują influencerzy, którzy rzeczywiście mają, wiecie, no, mega, ale to mega pieniędzy i po prostu ich na to wszystko stać. Ale to wiecie, byście musieli zarabiać chyba miesięcznie, nie wiem, z 300 tysięcy albo chociaż z 200 tysięcy, żeby sobie po prostu coś pokupować, bo tam macie takie marki jak Gucci. Macie również, co tam macie? Off-White'a. Nie wiem, czy macie Louis Vuitton, ale chyba Louis nie ma, bo Louis to ma swój sklep po prostu, więc tam chyba Louis nie ma, ale macie właśnie Gucci, Off-White'a. No i różne w ogóle drogie same marki, zresztą teraz wam się to wszystko też wyświetla. Ale spytacie mnie się pewnie, dlaczego dałem ten sklep do właśnie streetwearowych, skoro on jest według mnie najdroższy. Słuchajcie, dałem ten sklep, ponieważ jest on, wiadomo, najbardziej taki znany, jeżeli chodzi o Polskę, o nas. Myślę, że w innych krajach on też jest znany, no bo nie jest tylko u nas w Polsce, wiadomo. Ale po prostu dałem ten sklep, no bo mówię, no on jest znany przez nas Polaków. Pewnie widzieliście jak się interesujecie streetwearem i tymi markowymi ciuchami drogimi, to pewnie widzieliście u innych influencerów, że oni również tam kupują sobie ciuchy, obuwie i w ogóle. Zresztą na przykład tacy raperzy jak Kubańczyk lub Malik Montana lub inni tam, myślę, że też kupują albo Fagata nawet, więc po prostu no tak, oni tam kupują, ci influencerzy i ci, wiecie, bardziej tacy, no, bogaci Polacy, którzy zarabiają rzeczywiście tam, nie wiem, miliony chyba miesięcznie. Więc to, jeżeli kogoś stać, to niech sobie kupuje, czemu nie? Mnie na przykład na Witkaca nie stać, więc sobie nie będę w nim kupował nigdy, no chyba, że coś, kiedyś otworzę jakiś własny biznes i rzeczywiście będę zarabiał też po 300 tysięcy miesięcznie, no to rzeczywiście może pójdę sobie do Witkaca i kupię koszulkę Gucci, powiedzmy, za, nie wiem, za 1200 zł albo za 2000, więc no w czym problem, tak? Wiecie, kto co woli.
Ja na przykład wolę Tobiego i Bossa i do marki z Zalando, a inni wolą, wiecie, Gucci i Off-White'a. Ja nie mówię, że ja jestem przeciwny Off-White'owi czy Gucci, bo mi się podobają ich koszulki, ale no wiadomo, że to jest marka już taka, wiecie, bardzo wysoko postawiona, ale no ceny no niestety powalają mnie i zarówno myślę, że innych z nóg. Także tutaj niestety nie kupowałem, nie wypowiem się na materiał, ale myślę, że materiał jest taki, wiecie, dowalony, bo skoro są to marki rzeczywiście Gucci, Off-White i inne takie, i tym podobne, no to rzeczywiście ten materiał musi być dowalony, skoro ludzie tam rzeczywiście kupują. Także tu Wam akurat nie polecę Witkaca, ponieważ, no mówię, no nie kupowałem, więc nie wypowiem się, nawet nie chcę się wypowiadać, ale jeżeli ktoś z Was kupował lub po prostu ma znajomego na przykład, który kupił, albo influencera, który tam kupuje, no to po prostu pewnie mówił mu na filmie, czy nawet przez jakąś tam rozmowę, jak to wszystko wygląda i jakie są te materiały i tak dalej, więc po prostu dokierujcie się do nich, tak? Ale po prostu dałem ten sklep, żeby nie było tutaj pusto w tej przedostatniej luce, że tak powiem. Dobra, i ostatnim sklepem internetowym, ale nie tylko internetowym, bo również stacjonarnym, który jest w Warszawie, jest to Warsaw Sneaker Store. Czyli myślę, że też bardzo dobrze ma wszystkim znane. Również mają tam dosyć drogie te ciuchy i obuwie, ale to już jest taki sklep, w którym właśnie kupicie sobie typu odzież i obuwie właśnie typu Jordan, Nike. Macie też jakieś tam droższe, wiadomo, marki typu Tommy Hilfiger chyba i tak dalej, ale to nie są jeszcze aż takie drogie, mi się wydaje, żeby, wiecie, żeby wydawać po kilkanaście tysięcy złotych, aczkolwiek zdarzają się, widziałem tam buty po tysiaka, czy po dwa nawet może, ale to wiecie, to już są takie z wyższej półki właśnie, jeżeli ktoś takie lubi, to oczywiście czemu nie? Jeżeli go stać, to czemu mamy sobie nie kupić tego? Ale znajdziecie tam również chyba też tańsze marki, więc widziałem też, że bardzo dużo youtuberów i influencerów też tam chodzi i kupuje. Robo, wiecie, jednak Warszawa, no tam jest więcej ludzi niż na przykład w Poznaniu. Więc to no, po prostu chodzą ludzie, kupują sobie i tyle. Ja na przykład nie wypowiem się również na temat tego sklepu, ale stwierdziłem, że również go tam, dam go do filmu tak jak Witkaca, żeby nie było tej pustej luki, ponieważ bardzo dużo osób poleca i z tej racji, że polecają, no to chyba też stwierdzę, że materiał jest również dobry i w ogóle jakość wykonania i w ogóle sklep również jest moim zdaniem też spoko, jeżeli chodzi o internetowe, jak tak sobie przeglądałem, to mega, ale to mega mają spoko tę odzież i to obuwie i zarówno wszystko, co tam jest, to jest naprawdę mega, ale to mega spoko. Z tego, co widziałem, tak wiecie, na własne oko, tylko nie na żywo, ale tak przez internet. Także co, to by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie oczywiście tego filmu. Trzymajcie się. Jeżeli ktoś jest chory, to zdrowia Wam życzę, ponieważ ja idę dalej się kłaść na łóżko w salonie, oglądać sobie telewizję, albo zmontować dla Was po prostu ten film, i co, i będę dalej dochodził do zdrowia, bo niestety katar mnie męczy i te zatkane zatoki mnie również męczą. Także co, życzę Wam wszystkim miłego dnia lub wieczoru, i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.